Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie mega fajny teścik. Będzie podłączenie aparatu Sony WX220 do obiektywu z AliExpress za 60 zł. Musiałem go całkowicie rozebrać, zmodyfikować trochę obudowę, ale udało się. To będzie filmik pokazujący, jak to wygląda. Myślę, że tutaj matryca Sony jest lepsza niż ta podstawowa. Muszę sobie to ustawić. I to jest przez HDMI Grabbera nagrywane. Jakość obrazu jest naprawdę fajna. Nawet chyba myślę, że jest lepsza niż na tej kamerce Microsoftu. A pamiętajcie, że to idzie przez HDMI Grabbera i teraz to wszystko mam ustawione z łapy. Ja tutaj po prostu trzymam ten cały aparat na obiektywie. Wydaje mi się, że jest lepiej. Oczywiście ten aparat nie posiada opcji robienia za kamerę internetową, dlatego musiałem przez HDMI Grabbera. Zobaczę jeszcze inną płytkę. Z ciekawości gdzieś tutaj miałem. Ale jak na razie. Wow, jest nieźle. Jest naprawdę dobrze. No, zwiększę trochę oświetlenie. Jak widzicie, tak to wygląda. Na kamerce Sony WX220 ona ma matrycę 18 megapikseli, tak reklamuje Sony. I myślę, że tutaj dużo mnie ogranicza wideograber. Jeszcze zrobię taki test, że potem wrzucę filmik, tylko będę musiał włożyć kartę pamięci do tego aparatu. I zobaczycie filmik z karty pamięci. To będzie wtedy bezpośrednio szło z aparatu, z matrycy. Nie z żadnego HDMI Grabbera. I wtedy sobie porównamy jakość, jaka jest po prostu pomiędzy przechwytywaniem obrazu przez HDMI Grabbera, a tą jakością, którą nagrywa aparat fizycznie na kartę pamięci. Ale myślę, że chyba jest lepiej niż na tej kamerce Microsoftu. I tak właśnie oni robią mikroskopy. No i poza tym to jest matryca Sony. Ja teraz nawet nie wiem, jaką ja mam ustawioną dokładnie jakość filmowania. Jeżeli chodzi o responsywność, no, nawet. Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak jest dokładnie ustawiona matryca względem soczewki obiektywu.
Ale generalnie jest spoko. Także taki teścik na matrycy aparatu od Sony. Myślę, że na lepszym wideograberze byłoby lepiej. To jest HDMI graber z AliExpressu za 200 zł najtańszy. Także cudów nie ma co się spodziewać, ale pozwala on przechwycić obraz z HDMI i chociaż go wyświetlić na w OBS-ie bez problemu. Tak więc to jest rarytas, jeżeli chodzi o mój kanał. Możecie zobaczyć rzeczy dosyć niecodzienne. Teraz zmniejszę sobie oświetlenie. Dałem na minimum. Na pewno sobie lepiej radzi matryca Sony od tej Microsoftowej, bo już mam na minimum. A mam dosyć jasno. Dał na maksa. To jest na maksa już oświetlenia płytki. Teraz kwestia tylko tego jakoś zmontowania, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby było przymocowane do obiektywu na stałe. Tu jest cały układ. Teraz będę ruszał z samą matrycą aparatu. Widzicie? Matryca musi być idealnie umocowana z obiektywem. Tak to wygląda. Dobra, następny filmik będzie z karty pamięci, która jest bezpośrednio włożona do tego aparatu. Jestem ciekawy, czy będzie różnica w jakości, a podejrzewam, że będzie, bo to będzie nagrywane w MP4 1400 chyba na ileś tam. Także ja na tym kończę filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.